Dzień dobry, nazywam się Jacek Hryniewicz, jestem nauczycielem zespołu szkół nr 1 imienia generała Józefa Bema w Ciechanowie. Rokrocznie podróżuję rowerem po miejscach ważnych dla naszej historii. W ciągu tych kilku lat tych podróży byłem na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, łącznie ze Lwowem, na Wileńskiej Rosie, same Wilno i w ubiegłym roku taka długa podróż do Smoleńska, Katynia, a w tym roku kolega mnie tak, pan Schulz, namówił, że chce też jechać, bo sam już bym nie pojechał i wybieramy się do Miednoje i do Moskwy. Będziemy jechali przez Ponary, będziemy jechali przez Dyneburg, Rzew, Smoleńsk, no jest tych miejscowości dużo by można było wymienić, bo to jest pewnie 1500, może 1800 km, tak jak do Tweru to będzie prawie 2. Także i to zamierzamy pokonać, by oddać hołd pomordowanym Polakom na wschodzie. Nazywam się Stanisław Schulz, jestem nauczycielem pierwszego liceum ogólnokształcącego, czyli Kresiniaka, i nauczycielem konsultantem w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W ubiegłym roku oglądałem relacje kolegi Jacka, bardzo mi się to spodobało. Lubię podróżować, w związku z tym zaproponowałem, żebyśmy w tym roku udali się jeszcze raz do Katynia i Smoleńska, ponieważ moim marzeniem jest tam udać się, dlatego że jako jedyny, znaczy jako członek rodziny dość takiej licznej mojej, chcę oddać hołd tam bliskim poległym, dwóm bliskim poległym w czasie II wojny światowej. Nie ukrywam, że jestem podenerwowany, ponieważ jest to moja pierwsza tak długa podróż rowerem.